Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam do filmu takiego podsumowującego 2014 rok. No i tak, przede wszystkim wszystkiego co najlepsze w nowym roku, aby był lepszy od poprzedniego. Zresztą życzenia już były świąteczno-noworoczne, ale spełnienia marzeń przede wszystkim, tego czego sobie zapragniecie. Ja Wam dziękuję za ten kolejny rok, no bo to już no w sumie trzeci jakby kalendarzowy, ale ponad 2 lata dobrej, 2,5 roku jestem na YouTube. No i tak, chciałem Wam zaprezentować dane, które no nie wiem czy wszyscy prezentują czy nie, ale mimo wszystko chciałem Wam pokazać jak to wyglądało w tym roku. No i tak, jeśli chodzi o szacunkowe, bo to nie są dokładne dane, bo Analytics nie podaje takich dokładnych danych co do dnia, więc to też jest zresztą do przedwczoraj, do 29 grudnia. Ale jeśli chodzi o liczbę wyświetleń, to 2 miliony 300 tysięcy w tym roku, więc myślę, że całkiem fajnie. Dużo się zmieniło, zresztą widać to po tym wykresie, gdzie są te wzrosty, jeśli chodzi o oglądalność. Tu premiera, oczywiście S5, tu premiera Note 4, Note Edge, Gear S, dodatkowo tutaj później otrzymanie do testów, podejrzewam, tych urządzeń. No i tutaj ten ostatni wzrost, który jest niewątpliwie duży, to jest po prostu rozpoczęcie współpracy z innymi producentami innych telefonów, więc jak najbardziej przyniosło to, no myślę, pozytywny skutek. Najpopularniejsze filmy, no to w tym roku, no to porównanie Note 3 z Note'em 3 Neo, to jest dużym zaskoczeniem, ale on się pojawił po prostu na początku roku, dlatego, znaczy nie, na początku roku nie, 26 maj. Kolejna rzecz z tych takich S5, pierwsze uruchomienie to był ten model przedprodukcyjny, który miałem, recenzja Note 4, Gear 2, recenzja S5, wodoodporność jeśli chodzi o S5 i to pomieszanie kilku modeli, bo tam miałem chyba 6 S5 w jednym czasie. No i S4 również, jakby opinia po roku, czy tam po 10 miesiącach właściwie, opinia o Note 3 po iluś miesiącach, recenzja Note 3, więc tak to się wszystko prezentuje. Niewątpliwie zasługuje na uwagę tutaj film o LED Flip Wallet do Note 4, który no bardzo późno, bo w listopadzie opublikowany, a bardzo ładnie się wybił. To jeśli chodzi o te informacje takie stricte o wyświetleniach. Jeśli chodzi o dane demograficzne, bo to może być dość istotne w tym roku, no 90% to są mężczyźni, więc kobiety w mniejszości, ale są, jest 10% mężczyzn. Do wszystkich osób, które uważają, że te kanały jakby, nie wiem, docierają do większości, do osób, które są bardzo młode, co czasami gdzieś tam wskazujecie, jeśli chodzi o komentarze, no to możecie zobaczyć, że 13-17 to jest raptem 11%, najwięcej 18-24, 32%. I tutaj, aha, tutaj jest podział jeszcze na mężczyzny, kobiety oczywiście, ale no już mniej więcej plasuje się to tak samo, porównywalnie. Później 27% to 25-34, 35-44. No ale są też seniorzy 65+, więc również to się pojawia. Jeśli chodzi o kraje, no to Polska oczywiście najwięcej. Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Holandia, to jakoś też fajnie, że gdzieś tam są. Podejrzewam po prostu Polacy, którzy oglądają to za granicą, więc to również jest miłe. Miejsce odtwarzań. No to również jest o tyle ciekawe, że pokazuje, gdzie mamy odtworzenia naszych filmów, czyli jakby strony odtwarzaczy filmu YouTube, to są na stronie internetowej po prostu w przeglądarce. W innej witrynie, czyli na przykład, nie wiem, na Facebooku, na Twitterze i tak dalej, tutaj się pojawiają ktoś, kto bezpośrednio na przykład z Twittera ogląda film, czy z Facebooka. Strona kanału, czyli po bezpośrednim wejściu na kanał i później przeglądaniu filmów, które są prezentowane bezpośrednio w kanale. Kolejna rzecz, inne strony w YouTube, no to gdzieś tam odsyłacze i tak dalej. I aplikacja zewnętrzna, czyli chodzi tutaj o na przykład mobilną stronkę, czy mobilne urządzenia, podejrzewam. Więc tak to się gdzieś tam prezentuje.
Źródła wizyt, no bo to też może być całkiem ciekawe, czyli skąd po prostu się po prostu ludzie pojawiają na konkretnych filmach. No i tutaj mamy też z playlist, ze strony, z przewodników YouTube, z proponowanych filmów, które gdzieś tam dostajecie po prawej stronie, więc tutaj ładny też udział 20%, no niecałych 20%. Urządzenia. To może być ciekawe, na komputerach 58%, telefony komórkowe 30%, to jest bardzo dużo, tablety 10%, nawet na telewizorach niecały procent jest, ale ktoś nawet na konsolach ogląda, więc myślę, że również to jest ciekawe. Utrzymanie uwagi odbiorców. Tutaj niestety to wygląda słabo, bo jest około 30, 40, 50% w poszczególnych filmach. Ale z tego co wiem, bo już też gdzieś tam zasięgałem jakby opinii, z czego to wynika. Raz, że filmy są długie i ludzie jednak wolą takie 4-minutowe filmy. Ja jestem przeciwnikiem tego z jednego prostego powodu, no bo się nie da opowiedzieć o niektórych funkcjach w 4 minuty i recenzje, które są to robione 3-4 minuty, to dla mnie to nie są jakby rzetelne recenzje. Nie mówię, że może ktoś to lepiej zrealizuje względem i opowiadania i tak dalej, ale mimo wszystko ja uważam, że warto zrobić coś dokładniej i poprawnie. Więc kwestia z tego też taka, że tytuły, które się pojawiają, zawsze są takie trochę uniwersalne i one są tak tworzone, żeby po prostu wszyscy mogli je znaleźć. No i jakby średni procent obejrzenia też wynika z tego, że ktoś wchodzi, widzi, że to nie jest w naszym języku, wyłącza, no i wtedy to bardzo zaniża, więc to również jest tutaj istotne. Jeśli chodzi o subskrypcję, pozyskanych subskrypcji 6 tysięcy, utraconych 2 tysiące. Skąd taka duża liczba utraconych? Otóż bierze się to z tego, że YouTube czasami, jeżeli ktoś dołącza w ogóle do usług Google i tak dalej, no wrzuca niektórym osobom od razu proponowane na podstawie tych filmów, które oglądały gdzieś tam, czy przeglądały sieci, automatycznie daje niektóre suby po prostu w YouTube, jeżeli go utworzymy. No i później ktoś po prostu chce usunąć albo usuwa też konto, więc ale i tak jest dużo, myślałem, że będzie trochę mniej. W każdym razie i tak osiągnęliśmy bardzo ładny efekt, no bo mamy ponad 10, prawie 11 tysięcy subskrypcji, więc naprawdę to bardzo ładnie wygląda. Oceny pozytywne i negatywne. Tutaj kwestia jest tego taka, że no, większość to jest pozytywnych, za co dziękuję. Było też miesiące, gdzie naprawdę dużo było tych negatywnych i to właśnie było spowodowane kilkoma rzeczami. W każdym razie no gdzieś tam to się uspokoiło, również za to dziękuję, ale te oceny negatywne również dają znać, że coś tam się nie podoba tak dalej, więc faktycznie no to jest też istotne. Najbardziej jestem rozczarowany, jeśli chodzi o dodawanie ulubionych i udostępnianie. Z tego względu, że filmy dodawane do ulubionych, no to że ktoś chce do tego wrócić później. To raz. A druga rzecz, że udostępnianie, no to jest bardzo mało, no bo nie wiem, no nawet widzę, że na samym gdzieś tam Facebooku czy na Twitterze, no nie ma tego jakoś tam super wiele i myślę, że w tej kwestii trzeba gdzieś to też poprawić. Udostępnianie się przekłada najbardziej na liczbę wyświetleń, bo dociera do największej liczby odbiorców, więc to trzeba gdzieś tam poprawić i myślę, że muszę nad tym popracować. Jeśli chodzi o komentarze, no to 15,5 tysiąca komentarzy w tym roku, więc tutaj też widać, w których miejscach gdzieś tam największe zainteresowanie wasze się pojawiło. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o po prostu statystyki kanału. Mogę wam jeszcze pokazać, jeśli chodzi o wyświetlenia, jeżeli sobie zrobimy na cały okres, no to łącznie mamy oczywiście 3,5 miliona wyświetleń, więc no tak to wygląda w momencie, kiedy zacząłem gdzieś tam wyświetlenia, jeśli chodzi o start kanału, więc cały czas pniemy się do góry, myślę, że wszystko ok. Króluje oczywiście recenzja S4, Note 3, porównanie Note 3 z Galaxy Note 3 Neo. Więc tak to się plasuje, myślę, że dla was też tam jakieś ciekawe dane. Jeśli chcecie wiedzieć coś więcej, dajcie znać. Oczywiście dziękuję bardzo za ten rok, no mam nadzieję, że kolejny będzie równie owocny. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć.